te mecze zawsze wzbudzają duże emocje. Dzisiaj Białystok i Warszawa drżą o wynik. Do tego na 2 godziny przed meczem rozpętała się tutaj ogromna ulewa nad stadionem, z którego wita Was Robert Bońkowski. Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Jagiellonia w ostatnich meczach była mocna. Legia przeplatała lepsze mecze z gorszymi, ale po przerwie reprezentacyjnej wszystko mogło ulec zmianie. Trzeba uważać, wybijają piłkę Jagiellończycy jeszcze przy futbolówce Cafu. Tu jest piłka, trafia do Andre Martinsa. Martins przerzuca na prawą stronę. Tu jest znowu Gwilia, będzie przy nim Bida. Bida, minięty Bida. Gwilia, niebezpiecznie. Gwilia w polu karnym. Gwilia! I co? Jędrzejczyk, o mój Boże, ale jeszcze było blisko do zdobycia bramki. Jeszcze Martins. Teraz przy futbolówce Legioniści dośrodkowanie. Musi uważać Damian Węglarz, a blisko zdobycia gola po raz drugi na przestrzeni ostatnich 30 sekund Artur Jędrzejczyk. Przykril, Mudryński na połowie Legii Warszawa, Mudryński wycofał do Romańczuka, ten z pierwszej piłki do Wójcickiego, Wójcicki ma bardzo dużo miejsca, opanuje tę piłkę, przy nim już jest Luis Roca, Wójcicki, dośrodkowanie, tu jest jeszcze Przykril przed polem karnym, Romańczuk, próba strzału, jeszcze nie koniec, sparował tę piłkę Romańczuk do Przykrila, Pospisil, dośrodkowanie, to powinna być kartka i to będzie chyba druga żółta kartka. To jest druga żółta kartka! Luis Roca opuszcza boisko! Czerwona kartka dla Luisa Roca w 35 minucie! No zachował się bardzo nieodpowiedzialnie. Fatalny wślizg na Pospisilu prosto w jego nogę. I Luis Roca musi szybciutko opuścić boisko. Legia od 35 minuty w dziesiątkę. Zablokowane dośrodkowanie przez Antolicza i będzie out dla zespołu Jagiellonii. Na blisko wysokości pola karnego. Teraz jest Romańczuk. Lewa noga do Pospisila. Pospisil. Pospisil do Mudryńskiego. Mudryński do Romańczuka. Romańczuk do Wójcickiego. Wójcicki znowu do Romańczuka. Romańczuk przerzucił piłkę na lewą stronę do Guilherme. Guilherme lewą nogą. Mudryński! Ależ centymetry zabrakło po tym dośrodkowaniu, żeby tą swoją łysą gracą Mudryński uderzył tę piłkę w kierunku bramki Majeckiego. No po prostu z 6 metra. Ajajajajaj. Przykril. No i niebezpiecznie. Stolarski. I koniec pierwszej połowy. Były sytuacje po jednej i po drugiej stronie. Legia miała te sytuacje bardziej klarowne. Ale to Legia schodzi z tej pierwszej połowy osłabiona, bowiem czerwoną kartkę otrzymał Luis Roca. Taras Romańczuk. Pospisil już atakowany przez Gwilię. Dawaj na prawą stronę. Tam jest Wójcicki sam. No jakby Jagiellonii pasował ten remis, no to jest żenujące, no. Iwan Runie. Daleka piłka. Do przodu. Romańczuk. Kamara. Kamara, Imas. Kamara! Kamara! Rzut karny, czy nie? Co tu się wydarzyło? Żółta karta dla Kamary za symulowanie. Żółta kartka dla Kamary za symulowanie. No i koniec meczu, tak jest. No cóż, bezbarwne spotkanie, fatalna druga połowa Jagiellonii Białystok. Biliśmy jak głową w mur. Legia uczknęła ten jeden punkcik, jakże ważny dla nich punkcik. Trzeba to zauważyć przy tym, że grali jednak z jednym piłkarzem na boisku mniej. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Prosto ze Stadionu Miejskiego w Białymstoku ten mecz komentował dla Państwa Robert Bońkowski. Słyszymy się w kolejnych meczach. Co tu dużo powiedzieć, Jagiellonia na własne życzenie ten mecz tylko zremisowała. Serdecznie Państwu dziękuję. Dobranoc.